To ładne. To super. To ekstra. Jaki kolor. Doskonałe. To świetne. W zeszłym roku tym filmem udało mi się Was zainspirować do stworzenia przepięknych i modnych dekoracji na Waszych weselach. Jak będzie w tym roku i które trendy będą królowały w 2020? Koniecznie to zobaczcie. Jeśli potrzebujesz pomocy w organizacji ślubu i wesela, koniecznie zarejestruj się w Wedding Dream App. Szczegóły znajdziesz w opisie i klikając w kółeczko w prawym rogu ekranu. Zacznijmy sobie od małego podsumowania, czym żyliśmy w zeszłym roku. Przede wszystkim fanów z całego świata zelektryzowały doniesienia o ślubach gwiazd. Zaczynamy od Ellie Goulding, Hailey i Justina Biebera, Sophie Turner z Joe Jonasem, Heidi Klum i Toma Kaulica, Jennifer Lawrence i Hilary Duff. Niemniej działo się w naszym rodzimym showbiznesie. W 2019 roku na ślubnym kobiercu stanęli między innymi Zosia Zborowska z Andrzejem Wroną, Magdalena Lamparska z Bartkiem Osunkiem, Charlize Mystery, a ostatnio dobiegły nas wieści o ślubach Grzegorza Krychowiaka i Borysa Szyca. Pod względem ślubów był to zdecydowanie bardzo udany rok. Teraz wróćmy do dekoracji. Na fanpage'u Wedding Dream Izabela Nachowska na Facebooku oraz na grupie Aż do Ślubu z chęcią dzieliliście się swoimi fotografiami z uroczystości weselnych. Sprawdźmy, jak sobie poradziliście z dekoracjami i czy wpisywały one się w tegoroczne trendy. Zacznijmy od trendu, który świeci triumfy już drugi sezon, a jest zainspirowany oczywiście Royal Wedding i tak naprawdę już praktycznie mija drugi rok od ślubu Harry'ego z Meghan, ale to, co pojawiło się w maju 2018 roku w Windsorze, wciąż jest, okazuje się, bardzo aktualne. Białe kwiaty i dużo zieleni to bardzo klasyczne połączenie, ale też wydaje mi się, że dość ekonomiczne rozwiązanie. Nic więc dziwnego, że tak naprawdę te dekoracje wciąż Wam się podobają i w tym roku również pojawią się w modzie dekoracji weselnych. Sprawdźmy, jak Wy poradziliście sobie już w zeszłym roku z tym trendem. Co ciekawe, idee, które przyświecały książęcej parze przy organizacji ich ślubu i wesela, czyli less waste i eco wedding, są bardzo silnym trendem również w tym roku. Czas na trendy na 2020 rok. Zacznijmy może od kolorów. W zeszłym roku kolory, które się pojawiły, były bardzo trudne pod kątem dekoracji ślubnych i weselnych, bo był to fiolet, purpura, burgund, ale okazuje się, że Wy poradziliście sobie z tymi kolorami naprawdę doskonale. Zobaczcie. A jakie kolory będą modne w 2020 roku? Wydawać by się mogło, że oczywiście najważniejszym kolorem będzie Classic Blue, który został ogłoszony przez Pantone kolorem roku, ale wcale tak nie będzie. Moda ślubna czasami idzie własnymi ścieżkami. I tak, modne będą ciepłe barwy. Będzie to kolor żółci, terakoty, brązu, ale również takie dość klasyczne i typowo ślubne kolory jak złamana biel, brudny róż czy też pistacja. W zaplanowaniu palety kolorów na Wasze wesele zapewne pomoże Wam przewodnik Aż do Ślubu, w którym znajdziecie specjalny arkusz z kolorami, spośród którego możecie wybrać te barwy, które najbardziej Wam się podobają i połączyć je w jedną całość. Ubiegłoroczne weselne menu zdecydowanie zdominowały przystawki w formie finger foodów, które pokochaliście, bo taka właśnie forma podawania przystawek zaczerpnięta z różnego rodzaju przyjęć czy koktajli jest bardzo fajna i modna. Niemniej jednak teraz już troszkę się to zmieni. W nadchodzącym sezonie królować będą stoły tematyczne. I tutaj mogą się pojawić stoły
stoły z deskami z serów, deskami wędlin czy rybami, słone przekąski, czyli krakersy, paluszki, orzeszki. To wszystko brzmi w tym momencie dziwnie. Mam wrażenie, że wszystko, jak słyszymy po raz pierwszy, to jest dla nas dziwne. Potem okazuje się, że było fajne, a potem się zmienia, przychodzi kolejny rok. Ale jeżeli nie możecie sobie tego wyobrazić, to zobaczcie, znalazłam dla Was w sieci parę inspiracji, jak taki stół tematyczny z przystawkami, przekąskami może wyglądać. Takie tematyczne stacje to świetny pomysł na nie tylko przekąski wytrawne, ale dla miłośników słodyczy to prawdziwa uczta, bo może znaleźć się na przykład stół z pączkami, stół z cukierkami, ze słodkimi bułeczkami. Tych pomysłów jest naprawdę masa, ale jeżeli ktoś woli zdrowszą wersję słodyczy, to na przykład propozycją dla niego może być stół z egzotycznymi owocami. To tyle, jeżeli chodzi o ubiegłoroczne trendy, które w nieco zmienionej formie pojawiają się w tym roku. Ale teraz porozmawiajmy o dekoracjach, na które musi zdecydować się panna młoda, która marzy o najbardziej stylowym weselu sezonu. W dekoracjach królować mają napisy. I oczywiście pierwsze skojarzenie to te duże, świecące litery, które można postawić zarówno na zewnątrz, jak i we wnętrzu sali. To są napisy typu love, miłość czy imiona młodej pary. Ale nie tylko takie napisy mam tym razem na myśli. Stwórzcie własne logo, wybierzcie oryginalny font i wykorzystajcie go w papeterii ślubnej i dekoracjach sali. Pamiętajcie tylko, żeby wybrać taką czcionkę, którą Wasi goście będą w stanie przeczytać. Napisy pojawiają się teraz w bukietach, na tortach w formie toperów. Hitem też jest ścianka za plecami Państwa młodych z inspirującym cytatem lub słowem kocham wypisanym w wielu językach świata. Jeśli chcecie, możecie też pójść śladami Hailey Bieber i umieścić wybraną przez Was sentencję na Waszej ślubnej stylizacji. A skoro wspomniałam o świecących napisach, to światełka w dekoracjach ślubnych na następny sezon to absolutny must have. Świetlne kurtyny, neony czy ledony zawieszone nad stołem młodej pary z pewnością będą przykuwać wzrok Waszych bliskich, dzięki czemu ich uwaga skupi się również na Was. Fantastycznym pomysłem mogą być także lampiony zawieszone nad stołami gości, zastępujące świecące do tej pory triumfy wiszące kwiatowe dekoracje. To będzie prawdziwy hit. Kolejny trend to coś, co na maksa mi się podoba i co tak naprawdę podobało mi się od zawsze i cieszę się, że wreszcie to jest trendem. I to jest taki trend, który rozwiąże problemy tych par, które nie mogły zdecydować się, czy stoły okrągłe, czy stoły prostokątne na weselu. Z jednej strony marzyli o eleganckim, balowym ustawieniu stołów okrągłych, z drugiej strony mieli wrażenie, że przy stołach okrągłych ta integracja gości może nie jest w pełni dobra. Z drugiej strony stoły prostokątne nie wyglądały dla nich tak spektakularnie i elegancko, jakby chcieli. No więc teraz możemy to wszystko połączyć. Część stołów okrągłych łączymy ze stołami prostokątnymi, może nie aż tak długimi i po prostu efekt jest spektakularny. Jeśli umiejętnie rozmieścicie stoły na sali, możecie uniknąć problemu z usadzeniem gości. Przy większych prostokątnych zasiąść mogą Wasze całe rodziny, a przy mniejszych okrągłych znajomi z pracy czy ze studiów, których nie ma sensu na siłę integrować z Waszymi dziadkami. Nieco mniej formalne od ustawienia balowego rozwiązanie, mimo iż wymaga porównywalnej do niego przestrzeni, świetnie się sprawdzi także na mniej eleganckich weselach. To są moje ulubione trendy w dekoracjach na rok 2020. Jeżeli chodzi o modę ślubną, to ona po prostu cały czas żyje i coś się w niej dzieje i cały czas pojawiają się nowości. Więc jeżeli nie chcecie, żeby cokolwiek Wam umknęło, to koniecznie śledźcie Instagram weddingdream.com, na którym regularnie pojawiają się nowości, trendy i piękne inspiracje. No i w komentarzach dajcie znać, które z tych trendów najbardziej Wam się podobają i które pojawią się na Waszych weselach. Co więcej, jestem bardzo ciekawa, które z tych dekoracji pojawią się na ślubach gwiazd, które już w tym roku, między innymi ślub mają brać podobno Katy Perry i Orlando Bloom, Jennifer Lopez i Alex Rodriguez, Scarlett Johansson czy księżniczka Beatrice. To na pewno będą najgorętsze wydarzenia nadchodzących 12 miesięcy. Ja już nie mogę się tego wszystkiego doczekać, ale co najważniejsze, Wy z pewnością o tych wszystkich uroczystościach będziecie mogli na bieżąco przeczytać u mnie na portalu weddingdream.com.
Jeśli szukasz idealnej sukni ślubnej, koniecznie umów się na wizytę w moim showroomie. Wszystkie informacje znajdziesz w linku w opisie i klikając w prawy górny róg ekranu. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić lajka i komentarza pod spodem. Czekam też na informacje, jakie jeszcze odcinki masz ochotę tu zobaczyć. Po więcej inspiracji zapraszam oczywiście na mój portal weddingdream.com, na Instagram i na YouTube. Do zobaczenia!